takie panie kiedyś do JCK-u, narobiły zamieszania w trakcie zajęć. Tak, no, i tak. Przyszły i nie wiadomo, czego chciały. I w ogóle zapytały się, czy będziemy, ja i Kasia, czy będziemy chciały cokolwiek robić. Widziałyśmy wcześniej, co dziewczyny robią. Byłyśmy kiedyś na warsztatach w JCK-u i na konferencji. I pamiętam, że wyszłyśmy z takie o, byłyśmy pod ogromnym wrażeniem. To był Teatr Cieni wtedy. Same bawiłyśmy się już z Teatrem Czarnym i jak usłyszałyśmy, że w ogóle jakieś działania teatralne, to tutaj mówimy, bierzemy to i to. Ale dzieciaki są młodzież jest wdzięczna. Potem niesamowite są ich wrażenia po tych naszych próbach. To nasze dziewczyny, tam już ten mi się podoba, są takie zapatrzone jedni w drugich, bo to są takie emocje, wrażenia. Gra aktorska czasami jakieś, a rzeczy od nas. I tak to się utworzyło. Razem wspólnie stworzyliśmy. A od nas praktycznie wynikało jakieś tam, nie wiem, a Patryk na przykład tańczył z parasolką, on się zajmuje tańcem. Była śmieszna sytuacja z dziewczynami właśnie, z Natalką i z Kają, a propos księżniczek, bo były księżniczki do wybrania. No i my tak mówimy, no dobra, no to kim chcecie być? No i Natala mówi, no księżniczką, i Kaja mówi, no ale jaką ty chcesz być tą księżniczką? No i ona mówi, a jakie tam macie do nas? A ja mówię do Natalki, że... Nie możesz być księżniczką, bo pani powiedziała, że nie możesz nas wystąpić jak księżniczka. Tak. Też, na księżniczkę. Ale doszło się do porozumienia. Tak. Pojechaliśmy wszyscy na 2 dni, gdzie miały miejsce właśnie warsztaty teatralne i plastyczne. No właściwie 2 doby można powiedzieć pracowaliśmy, ale bawiąc się przy tym świetnie, ale intensywna praca była i... I tam największa zaintegracja. Co prawda... I teatralnie bardzo dużo pracowaliśmy, wymieniały się te bajki, najpierw inni chodzili gdzieś na plastyczne, my wtedy teatralnie działaliśmy. Mieliśmy bardzo dużo prób, łącznie, dziennie, mieliśmy na pierwszy dzień chyba 8 godzin próby, ale ogólnie przy okazji bardzo dobrze było, bardzo dobrze się bawiliśmy, tak, bardzo dobrze się bawiliśmy też przy tym. Mieliśmy właśnie, bardzo się zintegrowaliśmy z tymi dziećmi. Bariery zostały tak przełamane zupełnie, bo też mamy wolontariuszkę taką 9-letnią. Na pierwszą próbę jak przyszła, trochę była przerażona, wszyscy duzi, jacyś tacy trochę inni. Starsi właśnie dużo, tak. Ale kolejne spotkanie to już było wszystko normalnie, nie? To już po prostu, no to tak, to i muzyka łagodzi obyczaje, tak, i wszelkie bariery, to jedna sprawa, ale po prostu... No jak jest się razem, wystarczy kilka razy być razem, tak, i zrobić coś razem. Grałeś na dzwonkach. Tak. Na dzwonkach, tak? Na dzwonkach. Już 20 lat. Chodzisz na muzykę? Lubisz muzykę? Tak. Śliczna mucha, widzę. Śliczna mucha. Racja. Smoking piękny, elegancki. Tak, odświętnie się czujesz dzisiaj chyba, co? Jak to chciała. Ale jesteś przyzwyczajony do tego, że występujesz na scenie. No. Stwierdziłam, że zobaczyłam ten smoking na wystawie, powiedziałam, chleba nie kupię, ale jego muszę kupić. No i służy nam. A tego, w końcu to jest dla nich taka wielka uroczystość, takie spotkanie zupełnie inne. Mam swoje dzieciaki, które wzięły udział w tym projekcie. Jako rodzic ja jestem zadowolona, że one mogły uczestniczyć w tej integracji, bo w końcu zrozumieli, że życie to nie Facebook, że nic nie jest... I życie to nie bajka. I życie to nie bajka, że to nie jest wszystko takie piękne, cukierkowe, że ja nie... Tak, że to po prostu, że tak, że ten kontakt z drugim człowiekiem jest najważniejszy. Oni po prostu byli tam razem. Jak jadę z dzieciakami moimi samochodem po próbie, to oni po prostu mówią...
o dzieciakach z Kruszwickiej jako swoim dobrym znajomym. To jest dla mnie najcenniejsze. Nie ma czegoś takiego, że musi być ktoś idealny. Tak, nie ma muru. Dla mnie, dla rodzica, to jest bardzo cenne, że w tym świecie po prostu są jakieś, że jednak jest wartość, jakaś taka ludzka po prostu i że to jest naturalne. Tylko trzeba dać im szansę.